Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak działa Samsung Galaxy Note 3 z Active One 7 i funkcja SightSync. Niestety nie wiem dlaczego, ale nie działa to do końca poprawnie. Albo nie potrafię zainstalować dobrze sterowników, albo te aplikacje, które tutaj są, jakby nie są aktualne, bo teraz wyszło też SightSync 3.0, które jest dedykowane jakby do połączenia smartfonów i tabletów jednocześnie. Z drugiej strony mamy również SightSync, to zwykłe dołączenia właśnie komputerów z urządzeniami. Pierwsza rzecz, która jest, to Wam pokażę tylko, że tutaj w ustawieniach, bo to jest istotne, w opcjach programisty musimy mieć włączone debugowanie USB. I to mamy tutaj włączone, jest jakby najbardziej wszystko ok. Przygotujmy sobie tutaj aplikację SightSync do włączenia, niech ona sobie będzie w tle. Podłączamy sobie urządzenie, ono nam się dokuje. Musimy się przerzucić z powrotem na SightSync tutaj. Na komputerze wybieramy sobie SightSync. Klikamy sobie OK, włącza nam się aplikacja. No i teraz urządzenia się szukają za pomocą kabla, który jest podłączony tutaj. I mamy. Wyskoczyło nam Note 3. Robimy OK. Automatycznie nam się... tu jest informacja, że jest zainstalowana, czy tam odpalona aplikacja SightSync. I teraz tak, w tej aplikacji oczywiście wybieramy sobie w ustawieniach, gdzie jakby ma się tutaj dzielić nasz obraz, czyli albo z lewej, z prawej, góra albo dół. Wybrałem na dole, żebyście widzieli, że myszką zjeżdżam na dół i w tym momencie no to działa. Zobaczcie, zjeżdżam sobie myszką tutaj na dół i pojawia nam się myszka na telefonie i możemy sobie tutaj się przełączać między aplikacjami, widżetami, scrollować i tak dalej. No to wszystko działa jakby bardzo dobrze. Z drugiej strony teraz prawym przyciskiem robimy sobie jako wstecz. No i tak możemy sobie to wszystko przerzucać tak jak chcemy, odpalać jakieś aplikacje. Powiedzmy, co możemy to odpalić, na przykład nowy wygląd Samsung Apps. Jest, odpalmy tą aplikację, tak jak widzicie, wszystko tutaj działa, możemy sobie przesuwać te poszczególne ekrany i tak dalej. Możemy również wejść sobie, no wejdźmy sobie do na przykład notatek, tutaj mamy w Samsungu, czy nie, tutaj mamy w S-Note, weźmy sobie S-Note, odpalmy i zróbmy sobie nową notatkę. Wybieramy sobie tekst, klikamy sobie i możemy sobie na klawiaturze tutaj pisać co chcemy, nie ma z tym najmniejszego problemu. Dajemy sobie enterki, no więc no, to będzie bardzo wygodne, jeśli chodzi o odpisywanie SMS-ów i tak dalej. No, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Tak samo tutaj myszka, że to działa, możemy później uwolnić się tą myszką, w sensie takim, że jedziemy do góry i jakby automatycznie dalej ekran się jest tutaj. No i tutaj już myszka szybciej chodzi i tego trochę nie rozumiem. W każdym razie ta funkcja działa naprawdę bardzo dobrze, tutaj nie ma problemu z komunikacją. Wszystko ładnie, szybko się włączyło, jakby problemów ze sterownikami również nie było. No ale mamy również taką opcję tutaj, która się nazywa Phone Screen Sharing. I teraz tak, tam było włączone debugowanie USB, ale tutaj niestety jak klikniemy sobie Phone Sharing, odpala nam się taka specjalna aplikacja, którą była niby zainstalowana na komputerze automatycznie, ale musiałem ją zainstalować od nowa, bo ona się wysypywała całkowicie. No i zainstalowałem, teraz nie wiem, czy to jest dobra, czy zła wersja, próbowałem kilka, nie działa to. I nie można się tutaj połączyć. No to pomyślałem, że również może kwestia to jest tego taka, że potrzebuję jakiejś dodatkowej aplikacji w telefonie. No i faktycznie znalazłem tą aplikację, ona się gdzieś tam sama chciała też zainstalować. Phone Screen Sharing. I faktycznie włączamy sobie ją, ona nam się tutaj ładuje. To również działa przez Wi-Fi, ale ja tego nie próbowałem, przyznam szczerze, więc... Znaczy nie, działało, nawet patrzyłem jak to działa, ale wolę jednak po kablu. No i teraz to się tutaj nam łączy. Może wyłączmy sobie to, jeszcze raz włączmy sobie Phone Screen Sharing. To nam się tutaj łączy, przez chwilę się połączyło, teraz widzę, że o, jest połączone z komputerem, ale niestety aplikacja tutaj na komputerze, niestety znowu pokażę zaraz błąd i nie wiem, czy to jest spowodowane, o, że nie można połączyć z ekranem mobilnym. Spróbuj ponownie z połączeniem USB, no jesteśmy połączeni po USB. I tak naprawdę myślałem, że może to jest kwestia tego, że to jest przez stację dokującą i dlatego wyjąłem sobie telefon, wyjmuję kabel, podłączam spokojnie telefon jeszcze raz, tak? Weźmiemy sobie, włączymy certyfikat, jeszcze raz włączamy tą aplikację, robimy sobie tutaj rozpocznij,
żeby nam się wyszukały te urządzenia. Tu mamy połączone z komputerem. A tutaj cały czas czekamy. I znowu błąd. Robimy zawsze zezwalaj. I nie wiem dlaczego, ale to nie pomaga. Bo próbowałem już tak kilka razy. On jakby za każdym razem troszkę inny kod chyba tutaj wrzuca. Teraz połączono z komputerem i znowu tutaj wyskoczy zaraz błąd, podejrzewam. Więc no niestety jakoś nie jest to do końca zgrane, albo przyznaję szczerze, że to może być kwestia sterowników, które ja po prostu tutaj odinstalowałem i zainstalowałem ponownie. Próbowałem też włączyć samą tą aplikację, czy ona tutaj jakby wymusi pojawienie się jakiejś dodatkowej aplikacji na komputerze bez włączania phone screen sharing w SiteSync. No niestety nie i tak jak widzicie, do momentu kiedy nie kliknę tutaj tego, to nie pojawi nam się ikona, że zostało to połączone. No więc tutaj musimy jakby poczekać, nie wiem, ja spróbuję jeszcze to rozgryźć, może ktoś jest z was w stanie pomóc mi, żebym mógł to wam zaprezentować i powie mi, jak rozwiązać ten problem. Instalowałem kilka razy te sterowniki, tak jak powiedziałem, no niestety nie chcę to tutaj współpracować, a powinno, więc... Tu moje pytanie do was, jeżeli znacie jakąś odpowiedź, to zapraszam do komentowania, może uda wam się jakby tutaj podpowiedzieć mi i będziemy mogli razem to pokazać innym użytkownikom. Tymczasem dziękuję wam, sama funkcja działa naprawdę bardzo fajnie i muszę przyznać, że gdybym posiadał urządzenie ATIF oraz no już niekoniecznie podstawkę, chociaż w tym momencie to po prostu lepiej wygląda, ona też jest do testów oczywiście od sklepu, który macie na blogu linka, gdzie macie również zniżkę 5%, jakbyście nie pamiętali. No i niestety, no fajnie to wygląda i tak naprawdę chciałbym sobie w ten sposób pracować, no bo łatwiej się odpisuje na SMS-y i tak dalej i szybko też notatki robi, przerzuca się tutaj między tym pulpitem, jeżeli jesteśmy już połączeni, więc bardzo fajne ułatwienie, bardzo fajnie to wszystko wygląda, ale szkoda, że niestety phone screen sharing nie działa. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.